O, i możemy zacząć sobie od takiego luźnego tematu. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Wojtek Gola wydaje swoją grę. Wielki zwycięzca podwójnego main eventu na Fame MMA będzie wydawał grę. Ja nie mam pojęcia nawet, o czym będzie ta gra. Jeszcze nie sprawdzałem, nie oglądałem. Widziałem tylko, że są dwa trailery. Jest jeden po polsku, jeden po angielsku, także światowe zasięgi nadchodzą. I zobaczymy, jak to wygląda. No nie jest to długi trailer, minuta 16. Nie ukrywam też, że jestem dosyć specyficznie i sceptycznie jednocześnie nastawiony, jak słyszę o tym, że jakiś influ wydaje grę. Tym bardziej, że w sumie, nie wiem, jakoś Wojtek Gola nie kojarzy mi się, nie wiem, z Gierkami czy coś, ale kto tam wie, może cały wolny czas napierdala FIFA czy coś. W grze gonicie warzywóz? No to akurat by było niezłe. To jest mega gówno wyglądowe i pomysłowe. Czy to jest to całe GTA 6? Tak, no. GTA 6 w domu. Ponoć najważniejsze jest, żeby w grze zlutować wariograf. Ci nie hejtuj, może dostaniesz hajs, żeby zagrać? Mi się wydaje, że w przypadku takich gierek to... Raz, że to się trochę rozejdzie viralowo, że ludzie będą w to grali, żeby mieć po prostu content na streama i... no wiesz, będą sobie pykali, żeby obśmiać to, albo żeby rzeczywiście jak się spodoba, no bo nie wiem na jakim poziomie jest ta gra, no zakładam niestety, że nie jest jakoś super na najwyższym, no ale zobaczymy. Więc sobie będą w to pykać i wątpię, żeby była jakaś kampania pod granie, raczej to się viralowo samo rozejdzie. Zresztą, kurwa, no umówmy się, Gucio kupuje jakieś gierki za 2 dolary na Steamie i je ogrywa i za darmo, więc wiesz, może i Wojtka Gole ogra. Kiedy mój przyjaciel odszedł, nie wiedziałem, że to początek czegoś większego. Aha, to taka gra. No dobra. Czuję emocje. Wojtek jak żywy. Żyjąc ciągle w świetle. Co on kurwa tą łyżką robi? Chwila. Co on tą łyżką robi? Żyjąc ciągle w świetle. Co on zupę łyżką wylewa? Zapominamy o tym, co czai się w cieniu. W ogóle Wojtek Gola, jakie ma dojebane kopyta. Normalnie ten mógłby arbuzy zgniatać jak szeja. Ale do... Dolone kopyta ma. Oho. I to był początek naszego końca. Oho, add to wish list. Ciekawe, czy w grze też nie mówi R? Nie, no on wypowiada już. Ostatnio jak na fejmie odpalał galę i podkręcał ludzi, to ładnie. W sensie słychać, że trenuje i pracuje nad tym. No dobra, to była wersja... O, szacunek dla tego, kto pisał scenariusz za unikanie słowa z R, żeby lepiej brzmiało. Gratki Wojtek za kolejny skończony projekt. Kurwa, ludzie to nie mają litości. Gola NPC się potwierdza, XD. O, i Gola skończył. Teraz już tak. Za darmo to uczciwa cena. Bardzo ciekawe, na pewno obczaj. No dobra, i zobaczmy angielską wersję. Też Wojtek Gola będzie? When my friend passed away, little did I know, it was the prologue to a larger tale. In the ceaseless glow of our lives. What? Nie wiem, kurwa, ta łyżka jest niepokojąca. Brzmi jak nagrywany do mikrofonu od słuchawek. No ale takiej osoby, która ma jakiś w miarę spoko głos. Tend to overlook the shadows' secrets. Kurwa, nawet krzyk dali inny niż tamten. Ale jaja, toż nie mogli Goli zostawić, noż tam krzyk to krzyk. And that was the beginning. A co on się tak skrada? Was the beginning of our end. To nie produkcja za grube miliony, więc nie ma co oczekiwać GTA 6, ale nikt nie oczekuje GTA 6, no, tylko, no nie wiem, no, w sensie,
Ja ogólnie jakbym na to spojrzał jako taki niedzielny gracz, to bym powiedział, a co to za gówno, ale czasami jest tak, że oglądam sobie na przykład u Gucia, jak on gra w takie mniejsze gierki, dosłownie mówię, za $2 ze Steama i tak na trochę to nawet, wiecie, jakoś daje tam rozrywkę to wszystko, no. Więc może ta też się załapie, jeżeli gameplay będzie jakiś fajny. Tylko no... Pytanie też, na ile Wojtek Gola do tego podchodzi memicznie, a na ile tak profesjonalnie, no bo tutaj widzę jakiś trailer po angielsku i tak dalej, no to chyba mu się marzy jakaś taka większa, większa kariera w tym temacie. Kontakt @wojtekgola.com. Okej. Okay. 17 stycznia, nie ma recenzji. A już powinni coś pisać. Właśnie, jakieś pokazy przedpremierowe powinny być. I co to będzie? Imersyjny gameplay horror puzzle. Okej, okay, fotorealistyczne. No, nie wiem, czy tu jest fotorealistyczne środowisko 3D. Może na jakichś innych ujęciach. Może na innych ujęciach. Przygodowa gra dla jednego gracza. Tryb współpracy wieloosobowej. O, proszę. Odkrywaj tajemnicę. O, imersyjne interakcje z realistyczną fizyką obiektów. Współpraca z Wojtkiem Golą. A to najważniejszy element, proszę Państwa. Jako współtwórca i wydawca, a zarazem jedno z najbardziej wpływowych nazwisk w polskim świecie influencerów, Wojtek Gola odegrał kluczową rolę w sukcesie wydarzenia Fame MMA. Teraz zaprasza Cię do doświadczenia czegoś zupełnie nowego. Zbierz drużynę i ze znajomymi wspólnie stawcie czoła koszmarom Backrooms w naszej pierwszej wspólnej grze. O ja pierdolę. Tak, to najważniejszy element. No, z drugiej strony na swój sposób można powiedzieć, że Wojtek Gola stał się nieśmiertelny, no bo tak sobie zawsze o tym myślałem, że jak ktoś się staje postacią w gierce, tak nawet jak macie jakiś mały epizod, nie wiem, w Cyberpunku czy coś, no to w sumie już zostajecie jako ten zapis cyfrowy w jakimś stopniu, odtworzony wiadomo, ale ten, w sumie też bym tak kiedyś chciał, przeniósł swoją świadomość do gry, no może aż tak daleko to bym z tym nie szedł, ale... O, rozgrywka, tutaj jest więcej, patrzcie. O, wypierdolił się o stolik i niestety upadł i koniec gierki. To jakieś ten screeny. Tutaj duchy wzywają. Ja wiem, kurde, no. Jeżeli tak, bo grafika trochę odstrasza, ale gdyby było tak, że jakaś ciekawa ta historia, to może. Tylko jeszcze jedna rzecz, czy ja dobrze kojarzę, że to jest ta taka gierka w stylu jak u Gucia, co on tak milion takich gier ogrywał, że chodzicie po takim czy innym obiekcie, zbieracie jakieś przedmioty, które pozwalają otwierać jakieś inne miejsca i w ten sposób się to przechodzi, czyli takie poszukaj przedmiotów, a w międzyczasie coś cię goni, albo straszy, albo są jumpscary, tak? To chyba coś w tym klimacie, tak? Może Slendermana odwali? Nie do końca. Wydaje mi się, że trochę tu bardziej to złożone jest. Ale pewnie będzie polegało na tym samym, że będzie trzeba polatać po różnych tych pokojach i szukać przedmiotów, a w międzyczasie coś tam cię będzie straszyło. Nawet chyba jakiś czas temu Gucio ogrywał taką gierkę, tylko to był chyba jakiś zakład psychiatryczny czy coś takiego opuszczony. I tam też tak było, że chodził i wiesz, a tu drzwi zamknięte, trzeba poszukać, tutaj nagle wchodzisz do jakiegoś pokoju, coś tam, wiesz, wyskakuje i cię straszy, a tu kurwa jakiś głośny dźwięk, coś tam było, coś takiego, coś ogrywał, nie pamiętam tytułu, ale zakładam, że to jest taki styl gry. No nie, zobaczymy, no... No jest szansa, że może jakoś gameplay to uratuje, może jakaś ciekawa historia będzie, może coś, zobaczymy. To jest producent gier, który nigdy nie wydał gry, straszy tylko wczesnymi dostępami. No tu jest szansa, że wydadzą, bo zakładam, że Wojtek Gola też jakąś kasę na to wyłożył, więc prawdopodobnie będzie chciał, żeby to się ukazało. Chyba. Jak na razie do chyba super zainteresowania to nie wzbudziło. Polski trailer ma 31 tysięcy wyświetleń, a angielski 13. No. W ogóle Wojtek Gola to tak widzę po wszystkim. Tutaj Fame, tutaj jakieś piosenki. No w tych Goatsach wiadomo. Teraz kurwa gry. Pewnie jeszcze jakiś milion innych biznesów. A, no i wiadomo tam te odnawialne źródła energii. Czy widziałem sam gameplay? Na tym, na Steamie jest. Jakieś tam 20 parę sekund. Oby miał więcej gameplay niż 3 godziny? No. Także co, życzymy powodzenia. Miejmy nadzieję, że jakoś zaskoczy pozytywnie gierka, aczkolwiek na razie oczekiwania nie są zbyt wysoko zawieszone, ale może to i dobrze, bo zobaczcie, na przykład taki Cyberpunk,
były bardzo duże oczekiwania, a później bugi były. Więc może lepiej nie mieć oczekiwań i wtedy człowiek może się tylko przyjemnie zaskoczyć. Także tak. To taki wątek Wojtka Goli.